Przypowieść o bezlitosnym dłużniku. Jest to 14 rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. I czytajmy dzisiaj Ewangelię według Mateusza, rozdział 18, od wiersza 21. Wtedy Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini wobec mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odpowiedział: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego też Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Kiedy zaczął się rozliczać, przyprowadzono do niego pewnego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, Pan kazał go sprzedać razem z żoną, dziećmi i całym dobytkiem, aby dług odzyskać. Wtedy sługa upadł mu do nóg, kłaniał się i prosił: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Jego pan ulitował się nad nim, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego współsługę, który był mu winien 100 denarów. Dopadł go, dusił i wołał: Oddaj coś winien. Wówczas tamten padł mu do nóg i błagał: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci. On jednak nie chciał czekać, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni współsłudzy to zobaczyli, zasmucili się bardzo. Poszli i opowiedzieli swemu panu o wszystkim, co się stało. Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: Sługo zły, darowałem ci cały dług, ponieważ mnie o to poprosiłeś. Czy więc i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim współsługą, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się jego pan, oddał go katom, dopóki nie zwróci całego długu. Tak mój ojciec, który jest w niebie, postąpi z wami, jeśli każdy z was nie przebaczy serca swojemu bratu. Wszyscy dobrze znamy tę przypowieść, ale chciałbym, żebyśmy na nią spojrzeli bardziej wnikliwie. Ona się znajduje tylko w Ewangelii według Mateusza. A wcześniej Pan Jezus mówi o znaczeniu Jego obecności, gdy my się zgromadzamy w Jego imieniu. Pamiętamy te słowa: Jeśli dwaj spośród was na ziemi będą zgodni o coś prosić, otrzymają to od mojego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. I to wyrażenie w moje imię, mam nadzieję, że o tym wiemy, to nie chodzi o sprawę formalną, czyli że my się zgromadzamy w Jego imieniu i po prostu tylko to oznajmiamy. To nie chodzi o formułkę jakąś. Tu chodzi o oddanie istoty, sensu, duchowej jedności. Niejako mamy współbrzmieć z Jezusem. Gdy będziemy o coś zgodnie prosić, to mamy współbrzmieć. I ten wyraz zgodnie, tu po grecku, gdybyśmy zajrzeli, jest symfoneo, czyli współbrzmienie. Coś na podobieństwo jedności instrumentów, wszystkich też grających, muzyków, w orkiestrze symfonicznej, która też i wymaga dyrygenta. Wtedy wszyscy się dostroją, a potem grają już według jednej partytury. Mam nadzieję, że pamiętamy to wyrażenie: chrzest w imię Jezusa, byli ochrzczeni w imię Jezusa. To niekoniecznie chodzi o formułę, ale chodzi o istotę. Czyli zanurzamy się na znak utożsamienia się z Jezusem. Razem z Nim umieramy, razem z Nim jesteśmy zmartwychwzbudzeni, mówi nam 6 rozdział listu do Rzymian. A więc chodzi o jedność, jednorodność z Jezusem. I gdy chodzi o chrzest, to wtedy dajemy świadectwo, że jesteśmy złączeni z Nim w jednym duchu.
jak apostoł Paweł pisze do Koryntian, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. A więc, gdy się zgromadzamy w imię Jezusa, oznacza, że my współbrzmiemy. Każdy z nas jest z Nim w zgodzie, zestrojony, dostrojony. Razem również jesteśmy dostrojeni i się, gdy modlimy, wtedy też i Ojciec w niebie nas wysłuchuje. I właśnie po tych słowach jest powiedziane, wtedy Piotr podszedł do Jezusa. Właśnie wtedy. I on nagle, jakby się wydawało, pojął, że przeszkodą w jedności z Jezusem każdego z nas oddzielnie oraz ze sobą wzajemnie, a więc każdy z nas z Jezusem jest w zgodzie, również i między sobą jesteśmy w zgodzie, z tym, że gdy jest brak przebaczenia, gdy są winy, gdy z bliźnim jesteśmy jakoś skłóceni, gdy nie ma darowania tej winy, to może zakłócić. I on to jakby zrozumiał. I nagle pyta Pana Jezusa, ile razy mam przebaczyć? Czy aż 7 razy? I Piotr sądził, że jest wspaniałomyślny. Mówi, aż 7 razy? I nie czeka na odpowiedź Pana Jezusa. Nie, dlatego że on jest wspaniałomyślny. Aż 7 razy będę przebaczał. Dlaczego? Bo wszyscy wtedy wiedzieli, tak nauczano w synagogach, rabini taką mieli naukę, że człowiek winien przebaczyć 3 razy. A oparto się na słowach z proroctwa Amosa. Rozdział 1, tam są wersety podane, rozdział 2 też wersety. Polecam konspekt, jak zwykle. Pobierzmy sobie plik i tam sobie zajrzyjmy. I tam jest powiedziane, że na różne narody spadną kary za 3 występki i za 4. I stąd wniosek wyciągnięto, że Boże miłosierdzie się rozciąga na 3 występki. A za 4 to już Bóg ześle karę. I Piotr sądził, że Pan Jezus pochwali go za wspaniałomyślność. Dlatego, że on owe rabiniczne 3 razy pomnożył przez 2, a jeszcze od siebie dodał 1 i ma 7. Czy aż 7 razy? I nagle słyszy, że ma przebaczyć 77 razy albo 70 razy 7. Dlatego, że składnia grecka dopuszcza i jedno, i drugie tłumaczenie. A więc tylko 77 razy albo 70 razy 7, czyli każdy wie, ile to wynosi, blisko 500. A więc nie chodzi tu o dosłowność. Tu nie chodzi, ile razy mam przebaczyć. Tu chodzi o to, że nasze przebaczenie nie ma mieć końca. Jest bezgraniczne. I właśnie po tej wymianie zdań z Piotrem, Pan Jezus dla słuchaczy tworzy przypowieść o bezlitosnym dłużniku. Tworzy ją po to, by zobrazować wszystkim, również i nam, zasadę Królestwa Bożego, że przebaczenia nie należy ograniczać. I właśnie w tej przypowieści występują zaskakujące sprawy. I przyjrzyjmy się. Bo tu chodzi o dług trudny do wyobrażenia. 1 talent w tym czasie to około 42 kg złota lub srebra. I była to jednostka monetarna, która zawierała w sobie 6000 denarów, a więc talent, wartość 20 lat pracy i 6000 denarów, a więc 6000 dniówek pracy. A 10000 talentów, pomyślmy sobie, to jest 60 milionów denarów. Jeśli robotnik w tym czasie pracował za 1 denara dziennie, to potrzebowałby, pracując 300 dni w roku, 200 tysięcy lat. Powtarzam, to nie jest przejęzyczenie. 200 tysięcy lat, by zgromadzić 10 tysięcy talentów.
I gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to roczny dochód króla Heroda Wielkiego, oczywiście z podatków, wynosił tylko 900 talentów. Dochód żyzny Galilei to około 300 talentów rocznie. A dług współsługi był znikomy, tylko 100 denarów. I gdyby chciał ten dług oddać, to w monetach mógłby przynieść go w kieszeni. Natomiast 10 tysięcy talentów srebra w monetach musiałoby nieść, uwaga, 10 tysięcy tragarzy, z których każdy dźwigałby worek o wadze około 40 kg. Gdyby szli jeden za drugim, czyli gęsiego, w odległości metra, to pochód miałby 10 kilometrów. A więc spójrzmy na skalę, na zestawienie tych długów. I to zostało celowo przez Pana Jezusa wyolbrzymione. Pamiętajmy, przypowieści mają na celu jedną prawdę, coś jednego przekazać, coś, o co chodzi Panu Jezusowi, gdy chodzi o zasadę Bożego Królestwa. To nie chodzi o szczegóły. Szczegóły mogą być czasami takie właśnie wyolbrzymione po to tylko, by zaakcentować tę główną prawdę. I tutaj tą prawdą jest, że nawet największe zło, jakie by nam wyrządził człowiek, nie można porównać z naszym grzechem wobec Boga. A więc to, co myśmy wobec Boga zrobili, czy kim jesteśmy, zawinili, to jest te 10 tysięcy talentów. Gdy człowiek nas skrzywdzi, to jest te 100 denarów w jednej kieszeni, które można nam przynieść. I stąd, jeżeli Bóg nam wybaczył tak ogromny dług, to my musimy innym wybaczać, dlatego że nawet w przybliżeniu nie można zrównać mojej, naszej winy wobec Boga z tym, co winni są nam ludzie. No i w tej opowieści król, pan, decyduje o sprzedaniu sługi wraz z całą jego rodziną i majątkiem, by odzyskać swój dług. I słuchacze te słowa słysząc, zaraz sobie mówią, hola, hola, tylko troszeczkę, tylko nieznaczną część odzyska. Przecież tu by trzeba było 200 tysięcy lat pracować, a w więzieniu to ile oni mogą wypracować? No a też ich majątek ile może? To jest kropla w ogóle bez porównania. 300 dni pracy i 200 tysięcy lat pracy. Więc zaraz słuchacze są od razu porażeni tym zestawieniem. No ale dalej słuchają. Ów sługa usiłuje się ratować. Pada do nóg króla i błaga o prolongatę długu, deklarując, że spłaci go w całości. I w tym momencie słuchacze również mówią, hola, hola. Jest to obietnica bez pokrycia, bo przecież nie będziesz żył 200 tysięcy lat. Ale król się nad tym nie zastanawia, nie dyskutuje z nim o bezzasadności tej oferty. Po prostu król mu nagle darowuje cały dług. I słuchacze są zaskoczeni, ale zarazem i z ulgą odetchnęli. No, i już się skończyła przypowieść. Wiadomo teraz, że sługa ten wychodzi wolny, radosny i spotyka swojego dłużnika, mówi do niego, kochany, mam dobrą wiadomość. Król darował mi mój ogromny dług, niewyobrażalny dług. Ja twoją tą cząstkę tego, jesteśmy winni, ten cały dług, twój dług to jest głupstwo. Sprawa jest zakończona, cześć. A tutaj nagle się pojawia niespodzianka. W tej opowieści widzimy, że uwolniony od zobowiązań sługa domaga się od swojego współsługi natychmiastowego zwrotu całego długu,
który ma tak niewielką wartość. Oczywiście niewielką w porównaniu z tym, co jemu darowano, bo normalnie jest to ogromna kwota, aż 300 dni pracy. I słuchacze są w szoku, bo się sytuacja komplikuje. A więc najpierw widzą, że jest nieprawdopodobny kontrast między długami. Po drugie widzą, że ten współsługa, winny tylko 100 denarów, okazuje taką samą uniżoność, jaką tamten wcześniej okazał królowi. Po trzecie też prosi o prolongatę długu. Obiecuje go spłacić. I oczywiście ta jego obietnica jest realna. Tamten musiałby pracować 200 tysięcy lat, a ten tylko 100 dni, a więc to jest możliwe. I słuchacze dalej się nastawiają, co będzie, bo to jest moment przełomowy, a sługa, wierzyciel odmawia jego prośbie. Nie chce czekać. Wtrąca go do więzienia i oczekuje spłaty zobowiązań przez jego rodzinę. Więc nagle słuchacze są przerażeni. Nie mogą pojąć, jak można być tak bezdusznym. No i słyszą, że pojawiają się inni słudzy, świadkowie tego zdarzenia. O wszystkim informują króla. A teraz to już słuchacze nie są w stanie przewidzieć, co będzie dalej. Co król teraz zrobi? I to jest właśnie moment, punkt kulminacyjny całej opowieści. Dochodzi do drugiego spotkania króla ze sługą. Tym razem król zdecydowanie zarzuca swemu dłużnikowi całkowity brak miłosierdzia. Już z nim nie dyskutuje. Natychmiast przechodzi do ukarania go. A więc cofa wcześniejszą decyzję o darowaniu długu. Potem wydaje sługę na tortury. Aż nie odda całego długu. Wiadomo, że nie odda, ale być może w ten sposób chce zmusić rodzinę dłużnika, by się zajęła tym długiem i zechciała go spłacić. A być może chce zmusić ich, by ujawnili miejsce ukrycia kapitału. Przecież to jest jakaś chyba defraudacja była na tak potężną kwotę. Ale ta wysokość długu sugeruje, że sługę czeka wyrok dożywotni. Całe życie będzie przebywał w więzieniu. I tutaj się kończy opowieść. I mamy takie dwie klamry, które ją spinają. Najpierw sługę przyprowadzono do króla, by się rozliczył. I otrzymał uwolnienie od zadłużenia. A teraz sługę znów przyprowadzają do króla, by się rozliczył z tego, co zrobił ze swoim bliźnim. I tym razem jest wydany katom. I właśnie tym czytelnym komunikatem słuchacze zostali wezwani do bezwzględnego przebaczania serca swemu bratu. I właśnie gdy patrzymy do wersetu 35, który kończy tę przypowieść. Tak mój Ojciec, który jest w niebie, postąpi z wami, jeśli każdy z was nie przebaczy serca swojemu bratu. No i teraz słuchacze już do domu idąc rozmyślają o sobie, o swoim stosunku do Boga, do bliźniego i dopiero rozumieją, jaka jest powaga sytuacji. A też jaka jest waga ich, naszego długu, naszych grzechów wobec Boga w stosunku do tego, co wobec nas zawinili nasi bliźni. No i co by tu można było powiedzieć o osobach, jakie występują w tej przypowieści? A więc król się rozlicza ze swoim sługą, a sługa się rozlicza ze swoim współsługą. Król okazuje miłosierdzie,
Natomiast sługa okazuje brak litości, stąd tytuł tej przypowieści Bezlitosny. Bezlitosny sługa wierzyciel. I przeciwstawienie tych dwóch postaci ma na celu ukazanie, jakimi wartościami obaj się kierowali w swoim życiu. Król jest nastawiony na czynienie miłosierdzia. Nie rozlicza. Owszem, podsumowuje, ale w końcu okazuje miłosierdzie, bo widzi bezsilność, niemożność spełnienia jego oczekiwań. A więc sprawę zamyka miłosierdziem. Natomiast sługa nie ma takiego usposobienia. Jest mu całkowicie obca postawa miłosierdzia. Jego działania są bezlitosne. Dlatego też i król mówi do niego: sługo zły, ja cały twój dług darowałem ci, ponieważ mnie o to poprosiłeś. Czy więc i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim współsługą, jak ja zlitowałem się nad tobą? A więc ten sługa okazał się być człowiekiem bez litości. I wtedy bym chciał uwagę naszą zwrócić, że owa postawa miłosierdzia króla w tej przypowieści jest wyrażana przez trzy czasowniki. I pierwsze, król się ulitował nad nim, wzruszył się głęboko, słysząc prośbę sługi. I tutaj oryginalny czasownik mówi o wewnętrznym poruszeniu. Poruszeniu wewnętrznym, tak jak kiedyś Samarytanin się ujął za tym poranionym człowiekiem. Pamiętamy tę historię, tę przypowieść. Jak się ojciec swego syna marnotrawnego, syna drugiego, głęboko wewnątrz poruszył, widząc nędzę tego syna, gdy wracał do domu. A więc jest to poruszenie wewnętrzne, które widać na zewnątrz. Ma jakieś znaki, jakieś działania, że inni to mogą zauważyć, co się dzieje we wnętrzu człowieka, którego ogarnia litość, miłosierdzie, głębokie wzruszenie. I ten czasownik się pojawia również i w innych miejscach Ewangelii, szczególnie gdy chodzi o Pana Jezusa, gdy okazuje ludziom strudzonym życiem to właśnie miłosierdzie i polecam konspekt, tam są pewne odnośniki. Po drugie, gdy chodzi o te czasowniki, to ten sługa otrzymał od króla w darze nie tylko okazanie cierpliwości, jak prosił, lecz okazał coś więcej niż cierpliwość. Cierpliwość, czyli rozłożenie w czasie oddanie długu. Otrzymał darowanie długu. A więc ten czyn, darowanie długu, oddaje słowa zlitowałem się nad tobą. Więc miłosierdzie jest czynem, nie tylko wzruszeniem, ale jest działaniem. I celem tego działania jest wyprowadzenie człowieka bezradnego z nieszczęścia. Jest stworzenie temu człowiekowi pomyślnych warunków do życia. Chcielibyśmy zauważyć właśnie w postawie króla te poszczególne elementy, bo one są dla nas wzorcem. Co znaczy mieć postawę miłosierdzia, zlitowania, wzruszenia, ale potem przeniesioną do działania, że to jest na zewnątrz widoczne, bo chcemy komuś bezradnemu pomóc. No i po trzecie, gniew króla na sługę bezlitosnego. I tu nie chodzi o reakcję emocjonalną, tu nie chodzi o jakąś zemstę, tu nie chodzi o działanie z pozycji siły. Tu chodzi o gniew władcy, który w ten sposób wyraża dezaprobatę czegoś, na co nie wolno, nie można się godzić. Jest to akt sprzeciwu i potępienia braku miłosierdzia w działaniu sługi wobec swego dłużnika. Ten gniew wyraża sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która przywraca naruszony porządek.
ma być okazane miłosierdzie, ktoś jest bezlitosny i to jest niesprawiedliwość. I ten gniew ma przywrócić to, co być powinno, a więc atmosferę miłosierdzia. Bo nawet gdyby ten sługa miał prawo tak postąpić ze swoim dłużnikiem, a miałby prawo, wobec prawa, litery prawa, miałby prawo to zrobić, oddać go do więzienia i czekać na spłatę długu. Ale tu właśnie jest jeden szkopuł. Na czym on polega? Temu słudze darowano nieporównywalnie większy dług. I to go obligowało do sprawiedliwego potraktowania swego dłużnika, a więc ponieważ sam otrzymał miłosierdzie i teraz on też miłosierdzie okaże swemu bliźniemu. To, że król cofnął decyzję o darowaniu długu, to, że wydał dłużnika katom, nie można traktować jako brak miłosierdzia u króla, że nagle król przestał być miłosierny. Dlatego, że gniew Boży, gdybyśmy spojrzeli do studiów biblijnych, do wersetów biblijnych, list do Rzymian, tam jest mowa o gniewie Bożym. A więc gniew to jest nie emocja, tylko postawa, ta, o której mówimy, przywracająca naturalny stan, naturalny bieg spraw. I w tej przypowieści jest tu zaakcentowane, że ten gniew jest działaniem, które zmierza do przywrócenia porządku sprawiedliwości, która winna się kierować miłosierdziem. Sprawiedliwość, czyli mnie darowano, ja ci daruję. Nade mną się zmiłowano i ja też się lituję. No ale ten sługa niemiłosierny, bezlitosny, inaczej myśli, inaczej postępuje i tutaj jest mocno zdeterminowany w tym, by robić po swojemu. A więc ujawnia przez to swoją małoduszność. Bo gdy widzi, ile jemu darowano, w ogóle nie ma empatii, nie ma zrozumienia, że ten drobiazg można by również komuś darować. On również ujawnia obojętność na prośbę swego dłużnika, mimo że sam tego doświadczył, też prosił i uprosił. Prosił o prolongatę, a otrzymał darowanie. Ten prosi o prolongatę i może mu udzielić prolongatę, bo to było możliwe do wykonania. Ale on jest obojętny na prośbę swego bliźniego. Dalej, w egzekwowaniu swojej wierzytelności sięga po przemoc fizyczną. Dopadł go, dusił i wołał: oddaj, coś winien. Nawet nie czekał na jakąkolwiek odpowiedź, wyjaśnienie czy prośbę. A tymczasem to jest naruszenie zasad prawa, gdy chodzi o rozstrzyganie sporów. Trzeba obwinionemu pozwolić mówić. Nawet nie czekał, od razu go dopadł, dusił i żądał zwrotu. A więc sługa bezlitosny nie chce zrozumieć logiki miłosierdzia okazanego mu przez króla. I ważny jest tu wyraz logika. Nasza służba ma być logiczna. To jest Rzymian, 12 rozdział i chyba drugi wiersz. Że mamy swoje ciała oddać na służbę Bogu. Tam sobie zajrzyjmy. I u nas jest mowa, że to jest duchowa służba, rozumna służba w innym przekładzie, a w oryginale jest tam wyraz logiką. A więc jest jakaś logika, filozofia. Miłosierdzie polega na tym, że mnie okazano miłosierdzie, nade mną się zmiłowano i ja również okazuję miłosierdzie, to jest zgodne z logiką Chrystusa, naszego też Ojca w niebie. Bo przecież uwolnienie od długu jest zarazem zobowiązaniem do podzielenia się, doznane miłosierdziem. I właśnie na tym polega wina tego sługi bezlitosnego. I ona była podstawą, by go ukarać. A więc nie nieudolność sługi w administrowaniu majątkiem króla. Nie jakaś ewentualna defraudacja.
lecz podstawą ostatecznego rozliczenia, główną winą tego sługi był brak miłosierdzia. I to właśnie jest przesłanie tej przypowieści. Dlatego też i werset ostatni, zdanie, które zamyka tę przypowieść, wskazuje zastosowanie tej przypowieści. Tak mój Ojciec, który jest w niebie, postąpi z wami, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. A więc jest to przypowieść o Bożym przebaczeniu, które obliguje nas, chrześcijan, do praktykowania przebaczenia. Darowanie długu w tej przypowieści jest obrazem przebaczenia grzechów. I tu jest użyty czasownik przebaczyć, afiemi, który również jest używany w innych miejscach, i polecam teraz konspekt, gdzie się mówi o odpuszczeniu grzechów oraz o przebaczeniu bliźniemu. A więc przebaczenie ze strony Boga jest łaską niczym niezasłużoną. To Boże przebaczenie przekracza logikę naszej ludzkiej sprawiedliwości. Dlatego, że my byśmy co najwyżej zawiesili zwrot długu. A Bóg nam darowuje wszystko, a więc jest nieskończenie, absolutnie odmienny od naszego postępowania, bo nam darowuje. Bo wie, że człowiek o własnych siłach nie jest w stanie spłacić tego długu. I owo przebaczenie jest darem Boga dla człowieka, z którego wynika obowiązek dzielenia się tym darem z siostrami, braćmi, z bliźnimi. Przebaczenia nie można dla siebie tylko zatrzymać, ale ono musi iść dalej, aż dotrze do bliźniego. I tu nie chodzi o przebaczenie innym tylko po to, by od Boga znów otrzymać przebaczenie i zbawienie. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy. To nie chodzi o targowanie się, Boże, ja odpuściłem, teraz Ty mi odpuść. Najpierw Bóg nam przebacza i nas puszcza wolno. I przez to nas zobowiązuje do przebaczania, a więc my nie możemy się z Bogiem targować i licytować, kto więcej przebaczył, czy Bóg nam, czy my bliźnim, i przez to mamy zasługę u Boga. Nie. Bo przebaczenie, do którego Bóg nas wzywa, jest konsekwencją, a nie przyczyną zbawienia. Ponieważ Bóg nas zbawił, uwolnił, uratował, dlatego my przebaczamy. A więc my chcemy odpowiedzieć na doznane miłosierdzie i przebaczenie od Boga wzięte. I bliźniemu swemu wybaczając, jednocześnie wyrażamy pragnienie, by i Bóg nam przebaczył. Bo istotą przebaczenia jest przebaczenie z serca. I to jest warunek pojednania między ludźmi i budowania wspólnoty między ludźmi. No i ta przypowieść kończy się nie tylko wezwaniem do czynienia miłosierdzia, ale również jest i ostrzeżeniem, że bez praktykowania przez nas przebaczenia sami możemy utracić to, cośmy wcześniej od Boga otrzymali. A cośmy otrzymali? Łaskę darowania naszych grzechów. I jeśli my nie będziemy przebaczać, pamiętajmy, że mimo naszego nawrócenia i wszystkich doznanych łask, naszych działań dla Boga, możemy to wszystko utracić, gdy po raz drugi Król nas spotka i nam wtedy powie w oczy: ja ci dług darowałem, a coś ty zrobił z twoim bliźnim. A więc jest to ostrzeżenie, bo obraz oddania sługi katom pod sąd potwierdza wagę miłosierdzia w kontekście Bożej sprawiedliwości. Bóg jest cierpliwy, ale ta cierpliwość się może wyczerpać wobec grzesznika, który pomimo otrzymanego od Boga przebaczenia sam pozostaje bezlitosny w stosunku do bliźnich. Dlatego też ostrzeżenie to można zawrzeć zdaniem, które apostoł Jakub powiedział w drugim rozdziale. Sąd bowiem bez miłosierdzia będzie nad tym, który postępuje bez miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.
I właśnie w kazaniu na górze Pan Jezus podkreśla, że miarą ludzkiego miłosierdzia jest miłosierdzie Boże. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz niebieski. I ta tajemnica Bożego miłosierdzia ukazana jest w wielu przypowieściach. A więc na przykład, gdy patrzymy na pasterza, który szuka owcę zgubioną. To jest właśnie miłosierdzie. Kobieta, która odnajduje zagubioną monetę. A więc to jest troska tej kobiety o tą monetę, która się gdzieś zawieruszyła. Albo ten ojciec miłosierny, który ma tych dwóch synów. Jednego musi pouczać, starszego pouczać, że bądź miłosierny wobec swego brata, który zbłądził, a z kolei ten, który był marnotrawny, przyjął tak godnie z taką radością i dostojeństwem. Boże miłosierdzie również mówi o robotnikach winnicy, o czym jeszcze będziemy mówić, albo w przypowieści o dwóch skreślonych długach, który Jezus opowiada w domu Szymona Faryzeusza, by ujawnić, jak jawno grzesznica odpowiedziała miłością na otrzymane przebaczenie. O tym też będziemy mówić. Albo też przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, o czym też będziemy jeszcze mówić. I kończąc. Bóg nam przebaczył dług. Dług, którego nikt z nas nigdy nie mógłby spłacić. I On spłacił ten dług, przebaczył, bo sam Chrystus, jednorodzony Syn Boży, sam Bóg w Chrystusie Jezusie własną śmiercią jako człowiek zapłacił za nasz dług. Jeśli się tak rzecz ma, to czyż i my nie powinniśmy przebaczać innym? Jeśli nie, to nie będziemy mogli liczyć na miłosierdzie, gdy przyjdzie Chrystus, gdy przed Nim staniemy. Dlatego, że Boże przebaczenie i ludzkie przebaczenie muszą iść ramię w ramię. Panie Jezu, dziękuję Ci za to słowo, za mocne słowo i za zobligowanie mnie, każdego z nas, abyśmy doceniali to, co dla nas uczyniłeś na Golgocie, co uczyniłeś dla nas w momencie naszego nawrócenia, gdy nam dałeś ulgę przebaczenia grzechów wszystkich. I Panie, żebyśmy o tym pamiętając wiedzieli, że to jest nieporównywalnie wielkie, większe przebaczenie, miłosierdzie, litość, niż to, które my mamy okazać naszym bliźnim. Dopomóż, abyśmy przebaczyli już dzisiaj naszym bliźnim, którzy nas skrzywdzili, abyśmy wszystkie winy darowali. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że teraz uczysz i będziesz dalej uczył, jakie są zasady Twojego Królestwa, bo my w Nim chcemy być. Chcemy przeżywać wszystko to, czym jest Twoje Królestwo. A Twoje Królestwo to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Amen.